ona objaśnia mi mnie samego bez słów. W ramię, ale tak go w ramię, że ups! Zgodnie z zamówieniem zestaw powiększony. Ohoho, nie taką ranę się miało. Oglądam swoją przeszłość i przyszłość w świetle tego uczucia. Stoję jeszcze póki co, bo chcę przedstawić naszych wspaniałych gości. Jest to pierwszy cykl, pierwszy wywiad z cyklu. Pierwszy cykl wywiadów, czyli pierwszy wywiad w cyklu. Tak. Teraz właśnie jest to wyjdzie tutaj na naszym spotkaniu. Może wy też coś zaproponujecie, bo zastanawiam się, jak to nazwać. Czy spotkania z ciekawymi ludźmi, z ciekawym człowiekiem? Czy... Wiecie, jedziemy tak zagranicznie, że behind Actors Studio, więc to jeszcze wyjdzie może w trakcie naszej rozmowy. Może ostateczne rozmowy. No to ja usiądę. W takim razie naszymi gośćmi dzisiaj są wspaniali, znakomici aktorzy teatralni, filmowi, telewizyjni. Przed państwem Michał Meje! Przepraszam za drobne opóźnienie państwa jednocześnie. I Sebastian Cybulski. Formuła jest taka, że ja zadam kilka trudnych pytań na samym początku. Później te łatwe zadają studenci i studentki. Które trudniejsze, to później zdecydujemy. Ale nie będzie łatwo. No, mamy nadzieję. No dobrze, no to przejdźmy już do konkretów. Sebastianie. Tadeusz Kantor. Z racji, że skończyłeś szkołę teatralną, jakbyś mógł powiedzieć, kim był Tadeusz Kantor? Jesteśmy w studiu aktorskim, więc... No, o łódzkich klimatach. No Tadeusz... Na... Nie, no żartuję oczywiście. Kiedyskiego prowadził Kantor. Zaraz powiem. Dobrze, to drugie pytanie. Michał Meyer, czy to ładnie tak okłamywać widzów i ludzi dookoła, że się ma na nazwisko Meyer, mimo że się nie ma? To pewnie nieładnie, ale ja mam już, no, także to nie okłamuję. Aha. Czyli zmieniłeś. Tak, ale to kilkanaście lat temu. No. Aha, no to Michał Kocurek, dziękuję ci bardzo, że mnie na minę tutaj, wiesz, pozdrawiam. Jak my się z Miśkiem poznaliśmy, to miałem inaczej, ale nie ma znaczenia. Wszystko płynie. To też jest aktorstwie, Michale, jakoś ważnym punktem odniesienia tutaj. Słuchajcie, bo z racji, że jesteśmy w studiu aktorskim, to tutaj jest bardzo dużo osób, które, no jakby nie było, aspiruje do tego zawodu. Jakbyście... Tak, cały czas aspirują. Jest styczeń, jest ich coraz mniej, więc jest coraz lepiej. Ale mimo wszystko ci, którzy są, jeszcze aspirują. Także jakbyście mogli w kilku słowach powiedzieć, jaka była wasza droga do tego, że nie wiem, dostaliście się do szkoły, czy jak to się w ogóle zaczęło, że zainteresowaliście się aktorstwem. Co się wydarzyło? Czyli taka bardzo takie... Podstawowe pytanie. Tak, żeby, często... no może ktoś zainspiruje się waszą drogą i stwierdzi, o, to jest tak jak ja i wybiorą to sam. No, czyli wydaje mi się, że ta droga zaczyna się tak naprawdę trochę później. Już zaczyna się w szkole teatralnej, ale to jeszcze nie znaczy, że się tą drogą pójdzie, prawda? Nie? Niektórzy do seminarium trafiają, też potem okazuje się, że zupełnie gdzie indziej lądują. Co chcę powiedzieć, że przy okazji zdawania do szkoły teatralnej to jest w ogóle trochę łód szczęścia, tak jak przy wielu rzeczach w życiu. Trudno mówić o jakichś umiejętnościach, można mówić o predyspozycjach wtedy, pasji i potrzebie. Ja zawsze podziwiałem ludzi, którzy na przykład do tej szkoły zdawali więcej niż jeden raz. To znaczy, wiesz, że na tym wczesnym etapie młodości mieli w sobie na tyle determinacji i poczucia, tak, to jest ta droga, którą chcę podążać, że byli w stanie trochę temu poświęcić, no bo w takim larcie, czy to studio aktorskie, czy tutaj Łukasza, nie? Poświęcasz swój czas czasem, nie inwestując w inną drogę, żeby walczyć o miejsce na takiej uczelni artystycznej, których teraz jest już pewnie trochę więcej. Pewnie nie jest ona już takim warunkiem sine qua non, że bez papieru szkoły teatralnej nie trafisz... nie masz szans trafić do teatru, czy przed kamerą.
Jeżeli chodzi o to, znaczy, więc odpowiadając na pytanie, jak by się potoczyła moja ścieżka, gdybym nie dostał się za pierwszym razem, no nie wiem, bo miałem akurat to szczęście od losu, chociaż do Warszawy, skąd pochodzę, się nie dostałem, z czym się jakaś tam zabawna anegdota też wiąże. No to może... Może opowiedzieć. Tak, tak. Dobrze, to, no, to opowiem taką anegdotę, którą niosę ze sobą przez życie jako taką ważną lekcję, że jak nam się zdarza coś przykrego, a czasem usłyszymy coś, nie wiem, co cię mogłoby osłabić, to wcale koniec końców nie musi tak działać, może to być twoją siłą. Ja w Warszawie na egzaminach, no, byłem po pierwszym egzaminie w Krakowie, pierwszym z trzech etapów. Tam się dostałem, do kolejnego etapu i byłem już na takiej fali trochę, że okej, no jest w sumie fajnie, idzie, no dobrze, te teksty przepowiedziane już przed komisją jedną, no to przed drugą już to, wiesz, jakiś jest, jakiś krok został wykonany. No i o dziwo, nawet byłem zadowolony po tym pierwszym warszawskim egzaminie, ale patrzę na tej liście tych, którzy przeszli do kolejnego etapu, mnie nie ma. No to postanowiłem, wiesz, to jakiś feedback przynajmniej dostać, co ja mogę poprawić. Czekałem na panią dziekan ówczesną przed gabinetem. A co pan tutaj robi? No bo ja właśnie po tym pierwszym egzaminie chciałem wiedzieć, co było nie tak. Aha, ale ja teraz nie mam czasu, ja idę na obiad. To niech pan zaczeka. Czekałem chyba z półtorej, dwie godziny. I w końcu liczyłem chyba, że przez ten czas zniknę. No i co pan? A pan z tą sprawą. No więc proszę pana, pan ma krzywy zgryz, niesymetryczną twarz, mały głos, a pana interpretacja nie powaliła nas na kolana. I tyle, tak mi zadowolona i poszła z tym deserem jakimś do kabinetu. Co mnie troszeczkę, na początku trochę zabolało, ale w sumie potem pomyślałem, kurde, ona mi ten zgryz nawet nie spojrzała. A była tak z 5 metrów, nie ma takiego wzroku, nie ma szans. Baba nosiła okulary. W Krakowie faktycznie to nie było do końca przyjemne, trochę jak na targu koni. Pamiętam, że podchodziliśmy, pamiętasz, Michał, pani profesor Pawłowicz, no kazała jednak się wyszczerzyć, ale z bliska ona niemalże tam, wiesz, jakby była praktykiem dentystycznym. No, przykładała się w każdym razie, nie było potrzeby. Sprawdzała stan uzębienia uczciwie. Więc potem na drugim etapie w Krakowie, kiedy mnie tam Globisz mnie zapytał w ogóle, albo pan z Warszawy, a to do Warszawy pan nie zdawał, ja zdawałem, opowiedziałem tę historię, która też jakby zadziałała pozytywnie i rozładowująco i... No, ale poza anegdotą, historia z tego jest taka, że jakby niezależnie od tego, co słyszymy, warto jest chyba iść do przodu, szczególnie jak to się nie trzyma kupy. Mhm. A przygotowywałeś się przed egzaminami do szkoły państwowej gdzieś w jakimś ośrodku, czy z kimś konsultowałeś teksty? Teksty... ja się przygotowywałem ruchowo, jakoś odbiło, tak jakby to było ważne specjalność tańca ludowego, bo to było dla mnie jakieś przerażające. Ja nic nie tańczyłem, ja taniec ludowy. Moja babcia była kierowniczką administracyjną świętej pamięci, babcia w szkoły baletowej i tam pani od tańców jakaś była taka, była poważnie. Tańców ludowych, tańców z baletnicami ćwiczyła, mnie mazura uczyła nagle po takiej sali wielkiej z tych. Tak. Wyfroterowany parkiet, lustra, drążki. Od trzeciej klasy liceum chodziłem na takie zajęcia teatralne, to się nazywało studio dramy, praca metodą dramy. To była taka no, licealna grupa ludzi w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki. Gdzie ja też tam byłem? No, nie pamiętam cię. Ja ciebie sobie... Skoro już mówimy o Sebastianie, dziękuję ci bardzo za tę odpowiedź. Sebastian, no to gdzie w takim razie byłeś? Ja, przed szkołą oczywiście. Ja przed szkołą, znaczy zacznę od tego... Widziałem cię chyba kiedyś, jeszcze przepraszam, że tak wtrącę... Nie widziałem. Ziarno? Nie. Jesteś Ziarno. Był taki program Ziarno, ale... Fasolki. Fasolki. No chodzi o ziarno jakieś. No w sumie tak. Fasolki, tak? Tak, ale to nie miało nic wspólnego. To... Czy 50-15? Nie, to były fasolki. Fasolki. Taki był program familijny. Większość tutaj ludzi zebranych nie byłeś fasolką? Byłem fasolką, byłem w fasolkach. Tak. To zespół był, nie? Zespół, bardzo, bardzo, bardzo przydatne to były zajęcia ogólnorozwojowe dla, jako pacholęcie. Ale to, że tak powiem, jak już lądowałem na Woronicza i był taki program familijny, Tik Tak się nazywał, nie wiem, to możecie sobie na nostalgia.pl zobaczyć, jak to wyglądało. To bardziej mnie zafascynowało od strony technicznej, w zasadzie jak powstaje, jak wygląda set, plan, to nie filmowy, ale telewizyjny. Więc bardziej byłem w reżyserce
wyjaśniając, bo w obecnej nomenklaturze reżyserką jest osoba, a reżyserką jest też przestrzeń, gdzie siedzi reżyser bądź reżyserka, żeby nie było niejasności, bo tutaj chciałem wyjaśnić. Bardziej mnie technicznie wszystko zainteresowało. Reżyser w reżyserce. To już jest popatrywa. No właśnie, odchodzi. Dlatego figura, a ja nie byłem ani reżyserem, bo nie pełnoletni, ja byłem w reżyserce, więc żeby było jasne. I tak zaczynałeś karierę. Tak właśnie, chciałem powiedzieć. Tak, to właśnie to. Trudne początki. To nie było traumatyczne, bardzo to mnie to zafascynowało wszystko, ale spowodowało, że chciałem zdawać tylko i wyłącznie do łódzkiej filmówki, mimo że jestem z Warszawy. No i w przeciwieństwie do Michała, moja droga trwała 3 lata, zdawałem 3-krotnie. W tym jeden rok miałem przerwy i jak zdawałem się, to jeszcze miałem... Teraz są aparaty takie fajne, porcelanowe, niewidoczne, ja miałem takie stalowe uzębiszcza. I też się dostawałem do Akademii Teatralnej, spróbowałem do Akademii Teatralnej się dostać w Warszawie. No i też miałem anegdotę bardzo podobną do Michała, że nie dostałem się, nie przyszedłem pierwszego etapu. No i też czekałem, żeby się dowiedzieć, to jest właśnie kluczowe, jakbyście zdawali, żeby uzyskiwać zwrotne informacje, nawet jeżeli ona będzie później z perspektywy czasu taka wyssana z palca, tak jak w moim przypadku, że no nie mam predyspozycji i w ogóle mam aparat i czego ja szukam w zawodzie. No to później zdawałem drugi raz do Łodzi i Jan Machulski, świętej pamięci, założył też szkoły prywatnej w Warszawie, szkoły aktorskiej, bardzo mnie nastawił pozytywnie, zdając do Łodzi, że w sumie to jak nie dostanę się do Akademii Teatralnej, no i mam ten aparat, to nie jest do Łodzi, bo nie dostaniesz się. Takich jak będzie 10, no 2 będzie z aparatem, to od razu ci na ostrzał i no, z 8 wybiorą, ale w tej 8 nie będziesz, więc bardzo pozytywnie jechałem nastawiony do Łodzi. Ale tutaj wychodzi na wierzch, że tak powiem, pragmatyzm wyssany z mlekiem matki, bo to też po konsultacjach rodzinnych dostałem informacje, opłacone są egzaminy, opłacone. Opłacony jest bilet pociągowy, opłacony. No to jedziesz, no i tak pojechałem. Jest takie nastawienie, że nic nie wyjdzie, dostałem się do Łodzi i im bardziej będzie się miało, z przeproszeniem, wyjechać, tym będzie lepiej dane. W sensie, im nie będzie się przyjmować na swój temat, tym lepiej wychodzi. Taka jest konkluzja tej historii, bo jechałem z nastawieniem, że proszę, powiedz wiersz. No, powiedziałem, no super. No to była jakaś proza, powiedziałem jakąś prozę, w ogóle się tym nie przyjmując. Mówię, już idę, plecak, wsiadam w pociąg z powrotem do Warszawy, a się okazuje, że tak się dostanę do drugiego etapu. No i przy trzecim etapie dopiero uświadomiłem, że jest niebezpiecznie blisko dostania się do szkoły tam, gdzie chciałbym. Dopiero zacząłem się zastanawiać, czy na pewno chcę. Ale pytanie pierwsze, skąd się wzięło, no to nie wiem. Nie wiem, chyba z fasolek, ale bardziej bym sobie chciałem być tak jak tutaj właśnie, bardziej za kamerą, nie przed kamerą. I jakoś wyszło, że jestem przed. Ale fajnie powiedziałeś o tym nastawieniu. Też przy egzaminach czy przy szkole, bo są jakby, mówi się, że są dwa sposoby, czyli albo masz, tak jak to nazwałeś, wyjebane, albo jesteś tak zdeterminowany, przygotowany, że nic nie jest w stanie cię zaskoczyć. Ale chciałem przejść do kolejnego takiego pytania o wasze inspiracje, bo żyjemy... Tylko dodam, że to mniej jest jeszcze więcej. Taka było hasło w Łodzi, które też można tak łagodnie wytłumaczyć to, co ja powiedziałem. Że to nie znaczy, że to mieć wywalone i w ogóle do niczego się nie przykładać. Przykładać się robić, ale mniej się później przejmować efektem. Mm-hmm. Tak tylko. Okej. Okay. No dobrze. Jeżeli chodzi o te inspiracje, bo żyjemy w takiej epoce, gdzie no jest troszeczkę problem z tymi autorytetami, że mało kim się inspirujemy i podważamy różne autorytety. A Sebastian, do ciebie takie pytanie, bo wielokrotnie mi opowiadałeś o takim autorytecie i inspiracji jeszcze w czasach szkolnych, mówię o łódzkiej filmówce, o osobie, z którą bardzo dużo grałeś różnych scen, która cię inspirowała, z którą później chyba nawet zagrałeś w jednym dyplomie, później chyba też w kilku spektaklach. Jakbyś mógł opowiedzieć, co było wyjątkowego takiego w tej osobie, o której wielokrotnie coś, ile razy się spotykaliśmy, opowiadałeś i się wzorowałeś, inspirowałeś. I kto to był? Może powiedz po prostu. No wspomniałem, Jan Machulski już nie żyje. Po
powiem ci, bo ty mówiłeś o kimś, z kim byłeś w grupie często i z kim grałeś sceny. Chciałeś je bardzo próbować, ale ta osoba ci mówiła, coś niby już nie chcę jakby podsuwać, bo chcę, żebyś ty to powiedział. Bo... Nie przypominam sobie, czy to jest. Bo musisz podsumować. Fantastyczny aktor, tak mówiłeś o nim wtedy. Znaczy, teraz niedawno też, jak rozmawialiśmy, to mówiłeś, czy on będzie akurat w Poznaniu, bo on jest z Poznania. Znaczy, obecnie mieszka w Poznaniu. Ale jakieś pytanie? Dobrze, Michał. Taką inspiracją, autorytetem dla ciebie, to był ktoś, coś, czymś się inspirowałeś? Jeszcze, nie wiem, w momencie, gdy byłeś w szkole, czy już po szkole? Byłeś z nim na roku, w grupie, często. Fantastycznie, znaczy tak, podobno fantastycznie śpiewa, fantastycznie wygląda, jest niesamowicie przystojny i chyba w Teatrze Nowym pracuje. Z tego, co pamiętam. Moja inspiracja. Tak, tak. A. Tak, no tak, była taka jedna osoba, starsza od nas i zdecydowanie już jakby więcej, znająca lepiej smak życia. Doświadczenie biło tej osoby, no była takim naszym bezpiecznym przystankiem. Bronił nas, uczył, pokazywał, jak wiesz, jak pan Kogito, zobacz, ziarno, mówił, sporysz. Rzeczywiście sporysz. Michał Kocurek to będzie. Słuchaj, on jest naszym wykładowcą tutaj. Nie. W przypadku tak. To jest dla ciebie niespodzianka. On jest tutaj z nami. Nie widzę. Jest. Ukrył się, ale jest, jest. Specjalnie. Może się zmienił, zestarzał. Nie, wygląda równie dobrze jak wtedy. Czy, Sebastian, ty sobie przypomniałeś, kto to jednak był jednak z tych twoich czasów szkolnych? Wiesz co, jestem trochę starszy. Nie, no dobrze. No to Michał, inspiracja. Autorytet, tak. Aha. Inspiracje. Kurczę, kiedy wypowiedziałeś słowo inspiracja, zacząłem się zastanawiać, czego ono będzie dotyczyć, kto albo co. Jakoś ruszyłem w kierunku tego, co jest dla mnie w życiu inspiracją. Z autorytetami jest rzeczywiście problem, natomiast nie rzucę jednego nazwiska, bo spośród ludzi, których spotkałem, bo to niekoniecznie byli ludzie, którzy mnie czegoś uczyli i to czegoś, co w aktorstwie i w rozwoju zawodowym było bardzo cenne, niekoniecznie byli aktorami albo z tym zawodem związani. Mam przed oczami parę osób, bliskich mi osób, które znam, które mnie inspirują. Jeżeli chodzi o stricte zawodowe inspiracje, no to inspiruje mnie na przykład osoba, której nie poznałem nigdy, bo nie miałem okazji, bo nie żyła, zanim się urodziłem. Viola Spolin, której metodami miałem okazję pracować. Inspirowali mnie wszyscy ludzie, którzy w pracy, starsi ludzie, starsi aktorzy, którzy mają, a jest troszeczkę starsze, nie jesteśmy tacy starzy, ale już troszeczkę, masz przedsmak taki tego, że pojawiają się ludzie młodsi. I teraz w takich miejscach jak teatry, powstają, czy plany filmowe, hierarchie. I te hierarchie bardzo mocno są zakorzenione w takim systemie, w jakim byliśmy wychowywani w szkole, że robisz coś dobrze albo źle. Dostajesz nagrodę i starasz się w związku z tym zawalczyć o tę nagrodę. I tak trochę pamiętam niektóre z zajęć w szkole teatralnej, gdzie byliśmy grupą ludzi starającą się zadowolić danego profesora. Problem polegał na tym, że kurczę, to nie było o nas i nasze, tylko tutaj musieliśmy kombinować, jak zadowolić tę panią. Ten pan miał już po prostu inne oczekiwania i wyobrażenia tego, jak powinna nasza praca wyglądać. I na tej drodze spotykałem często ludzi też, którzy wyróżniali się jak takie rodzynki, myśleli zupełnie inaczej i nie było w nich, bo ja to tak później sobie zinterpretowałem, w ogóle lęku. Była otwartość i ciekawość tego spotkania nowych ludzi, nowych wrażliwości, tego, że ktoś ci może zaproponować swoje rozwiązanie jakichś aktorskich problemów. Nie było, spotkanie z nimi nie było o relacji uczeń-mistrz, że ja ci mam źle, ty źle, mam cię sprowadzić na miejsce i udowodnić, że ty jeszcze nic nie potrafisz.
jednocześnie było to podszyte lękiem, że jak wejdę na jakieś pole, które wiesz, w którym się nie czuję zupełnie bezpiecznie, to się obnażę, nie? Pokaże się, że jestem słaby i stracę ten autorytet. Więc wracając do pytania, inspirowali mnie ludzie i artyści, których obserwowałem, którzy, i do dzisiaj tak jest, którzy nie boją się, są otwarci, nie mają tego lęku i nie boją się wchodzić cały czas, nie kostnieją w jakichś bezpiecznych dla siebie pałacach, ramach i strukturach, w których to oni władają. Wszystko wiedzą, gdzie jest, wiesz, ktoś jest u nich gościem i oni ci wytkną, że źle się poruszasz po ich gmachu. Tylko tacy, którzy mają odwagę wymyśleć się na nowo. No, przychodzi mi do głowy, tak po nim przynajmniej myślałem, David Bowie, Christian Lupa na przykład, który mimo, wiesz, pozycji absolutnego Boga, ryzykował po prostu zrobienie czegoś inaczej, w estetyce innej niż dotychczasowa. To wydaje mi się, że wbrew pozorom nie jest takie łatwe. Jak ma się, wiesz, ugruntowaną pozycję, gdzie możesz się właśnie po tym bezpiecznym terytorium poruszać i wiesz, że dostaniesz oklaski. To tu pomyłki też zawsze czyhają ludzie, którzy ci te pomyłki albo jak coś się nie uda, wytkną dotkliwie. Więc no, to jest coś, co mnie wciąż inspiruje. Ludzie, którzy mają odwagę trochę wymyślać się na nowo i odwagę spotykać się. I oni też są fantastycznymi nauczycielami, przepięknymi, naprawdę. I przez to, jacy są i jak żyją. Ja mam, myślę, takiego przyjacielu, takim, który mam zawsze, który mi... Właściwie to, jak o tym myślę, to trudno mi jest przecenić, jak spotkanie z człowiekiem, czasem jedna sytuacja, wiesz, krótka, jest ci w stanie zostać w głowie i ustawić coś na całe życie. Być takim doświadczeniem. A skoro rozmawiamy o aktorstwie, to też mam wrażenie, że clue tego zawodu jest doświadczanie. Pewnie jak każdego, ale tego naprawdę wyjątkowo. Doświadczanie, to co się wydarza na scenie, to co się wydarza w życiu, to musi się wydarzyć w tobie, żeby móc na przykład zrozumieć jakąś uwagę aktorską. No. Sebastian, czy przypomniałeś już sobie? O kogo chodzi? Co żeś myślę? No dobrze. No to kto był dla ciebie taką inspiracją czy autorytetem? Czy w szkole? Bo z tego, co Michał tutaj mówi, to absolutnie mamy bardzo podobne doświadczenia i myślę, że to nie wiem jak teraz, bo po tych różnych zmianach w szkołach teatralnych dużo się działo i zmienia, ale ja pamiętam, że dokładnie takie same doświadczenia mieliśmy w szkole, że zawsze nas inspirowali ludzie, którzy dawali nam tę wolność, nie krytykowali, czy mówili dokładnie krok po kroku, jak mamy działać, tylko którzy inspirowali i wypuszczali i pozwalali szukać i doświadczać, nie? I to byli tacy wykładowcy, którzy nas najbardziej chyba wtedy inspirowali. Tak, tak, tak. Ja tylko chodź usiądź sobie. Kolana cię mam, bo... jak najbardziej się zgadzam, co powiedział Michał, co powiedział Łukasz, że w sumie... O, Łukasz! Tak, to jest ten... powiedziałeś Łukasz. Tak myślałem. Tak, to jest ten ze szkoły, tak? To mówiłeś. No przecież jeszcze wczoraj, że powiedział łzami w oczach. No wiem. Tak, to jest... Bo właśnie teraz sobie tak przypomniałem, że powiedziałeś to. Te gwoje ścisłości z Łukaszem... Czekaj, bo ty byłeś najpierw... Aha, od drugiego roku w sumie non-stop. Drugi, trzeci, na trzecim roku mieliśmy przerwę jeszcze, bo nasz wtedy romans się zakończył tak na chwilę, zawiesił się. Tak, a później dyplom. Tak, ale wracając do go, co chciałem powiedzieć, że jak najbardziej się zgadzam z wami, co mówicie, że też co dla mnie było autorytetem, to na każdym etapie swojego rozwoju to była inna osoba, ale de facto, czy to na przykład jak zaczynałam jako ten 17-18-letni chłopak, który miał swoje, że tak powiem, kompleksy i tak dalej i był zafascynowany światem, nazwijmy to telewizji i spotkał Jana Machulskiego, gdzie nagle ktoś z piedestału mi zszedł i pokazał, że jest też człowiekiem. I był otwarty na mnie na tym etapie, na którym ja wtedy byłem. No to jakby właśnie to, co mówiliście, że nie było krytykowania, było tylko wyciąganie, co było najfajniejszego w danym momencie we mnie, w sytuacji, na te możliwości, które miałem.
i to miało wpływ na, po prostu na rozwój. Mówię może jakieś takie oczywiste oczywistości, ale to później się zmieniało i te autorytety de facto, czy to będzie nawet Żenia Herman, znaczy nawet w sensie Eugenia Herman, nasza profesorka ze szkoły, pani lat 80 wtedy parę, a potrafiąca, mająca taki dystans do siebie i ucząca nas tego dystansu do siebie, w sensie, żebyśmy my się uczyli dystansu, opowiadała historię w stylu, że nie wiem, poszła na masaż i była w majtkach w stringach i była nazwana String Sumo, sama się nazywała, co na przykład rozwalało całe zajęcia, że mieliśmy niezłą bekę i było śmiesznie, ale pokazywało, że ten dystans i otwartość przede wszystkim na siebie jest potrzebne, żeby po prostu w tym zawodzie, jak i w pojęciu bycia artystą, jest konieczne i potrzebne, bo jeżeli się zamkniemy, jak to Michał mówił, w jakimś pałacyku, że my jesteśmy tutaj, władamy, wiemy, gdzie, co w każdym kącie jest i będziemy kogoś wpuszczali w to i ktoś będzie wychodził poza ramy naszego pałacyku, to no to jest jakiś rodzaj, nie wiem, ograniczenia, zamknięcia, albo nawet bym powiedział, skończenia się, no bo jeżeli artysta mówi, że on już odkrył wszystko, to znaczy, że już się skończył dla mnie na takiej zasadzie. Więc nic więcej nie dodam. A jeszcze chciałem zapytać... Nie! Przypomniałeś sobie! Tak! No dobra, mów. Dlaczego był taki wyjątkowy, powiedz, no? No, zacznę od końca, no patrząc gdzie jesteśmy, no to jakby ta wyjątkowość tej osoby spowodowała, że jak siedzimy tu i teraz rozmawiamy w tym... No co, no? No, no to prawda. Możemy zakończyć ten wywiad. Chciałem zapytać o jedną taką rzecz, bo komedia. Strasznie nieskromny jest. Jak mogliśmy się, myślę, że wy, ja i też wiele osób tutaj z nami mogło się dowiedzieć, doświadczyć tego, że komedia jest chyba najtrudniejszą formą teatralną z możliwych. To znaczy bycie prawdziwym i bycie jednocześnie stwarzanie okoliczności śmiesznych jest szalenie trudne, bo widz od razu rozpoznaje fałsz, od razu czuje, że coś jest przegięte, a ta granica jest bardzo cienka. I chciałem tutaj trochę prywaty załatwić. Michał, SNL. Sketch. Oddaj im pieniądze za subskrypcję. nie, sketch, słuchaj, pogrzeb. Tak. Szymon Mysłakowski, ty między innymi. No przyznam szczerze, z Kocurkiem oglądaliśmy ten sketch wielokrotnie. Co tam się wydarzyło? Jakbyś mógł powiedzieć, bo my się zastanawialiśmy, czy wy autentycznie tam dusiliście się ze śmiechu, czy to tak miało być, bo... To jest sketch ten taki, że jest ten imprezowicz na tak, pogrzebie, ty tak? Jesteś imprezowiczem, a Szymon co chwilę mówi, że tam o ogórkach coś tam, prawda, a tutaj trumna i ten... Oglądaliście wielokrotnie, to dobrze chyba, że podobał mu się, tak? To jest w ogóle ciekawe, że akurat ten... O ten sketch mnie pytasz, bo z nim się wiąże rzeczywiście jedna historia. To był sketch. Myśmy robiąc SNL-a mieli taki system, zresztą tak to działa też w Stanach, że... to było w sobotę chyba, no tak, Saturday. Czyli to było naprawdę na żywo. Tak! Nie, było, natomiast tak. Tam są dwa przebiegi w tym oryginalnym SNL-u. To powstaje, to jest w ogóle temat na długą rozmowę, bo to jest niesamowite przygoda i doświadczenie, ten format. Graliśmy pierwszy show dla jednej publiczności o godzinie 18 chyba i tak faktycznie to wygląda. On jest nagrywany, ale nie jest streamowany. No, ten streamowany, bo to było na platformie, a nie w telewizji w Polsce. Po takim pierwszym przebiegu wyciągane są wnioski, co żarło, co nie, który sketch ma wylecieć, bo jest za długie na przykład, czy zmieniamy kolejność, czy coś przepisujemy i zmieniamy jakieś puenty. I takie rzeczy się działy. Tutaj wydarzyła się dodatkowa rzecz, że tu gościem była Weronika Rosati i ona się chyba nie czuła za dobrze w tym sketchu i ona grała tę imprezowiczkę, to była ta imprezowiczka na pogrzebie. No i po tym sketchu tam narady, góra mówi tam, a czy ja bym mógł to zrobić?
kolejny wchodzimy o 21, skończyliśmy o 20 za godzinę. No mogę w sobie. więc miałem chwilę, żeby się do tego przygotować, nigdy nie były jakieś tony tekstu. To mniej więcej, tam jeszcze była taka instytucja cue cards w SNL-u, w oryginalnym też jest faktycznie. Był cały dział dwóch osób, które się tym zajmowały, które flamastrami na takich kartonach wypisywały kolorowymi flamastrami kwestie. Ponieważ no, generalnie zasada jest taka, że się umiemy te rzeczy na pamięć, natomiast jako, że to powstaje, tak jak słyszeliście, do ostatniej chwili się zmienia, zmieniają puenty, coś wylatuje, coś jest dopisywane, a wszystko się dzieje w ciągu tygodnia, to na wszelki wypadek przy takiej baterii kamer, bo tam były niektóre skecze, to też jest wrażenie po prostu niesamowite, 6 kamer poustawianych i tylko widzisz, jak ta lampka ping, ping, ping wędruje. Jak nie jest ta kamera skierowana na mnie, to wiem, że sobie mogę z tego cuecardsa. A jesteśmy tutaj, dobra, spokojnie. Czego też musieliśmy się nauczyć, bo wbrew pozorom dla aktora się okazuje, że albo umiesz tekst, albo improwizujesz. A jak masz takie umiem, ale tu mi jakieś teksty, to była trudna sztuka, już tym bardziej, kiedy czasami się zdarzało, że do góry nogami to trzymaj. W każdym razie, no, ja wszedłem w to z marszu i w ogóle dało mi to, pamiętam, taką fajną energię. To też jest jakby, zabrałem to ze sobą takie doświadczenie, że aha, kiedy zdejmuje ktoś z ciebie taką odpowiedzialność, bo mówią, że nikt się nie może do mnie przypierdzielić. Robię to w godzinę na ostatnią chwilę, tak. Czyli dostajesz pewną dozę zaufania, to też jest fajne, że ktoś, ty to zrobisz, to już ci daje skrzydła. Dostajesz właściwie wolność, no jak coś chrzanisz albo zmienisz słowa, no to sam sobie dajesz to przyzwolenie. Mogę zmienić, no bo przecież no, mam to na świeżo. Mhm. I to w ogóle odpaliło dosyć fajnie wtedy energetycznie, pamiętam właśnie. Taki luz, zabawa i poczucie w pewnym sensie zerowej odpowiedzialności, czyli nawiązując do tego, o czym mówił Sebastian przy okazji egzaminów, co nie jest tak w sumie prosto uzyskać taki stan, że jak masz ten jemane w cudzysłowie oczywiście, to znaczy nie napinasz się na efekt, że musi być jakoś. Nie myślisz też o tym, żeby zadowolić. Żeby kogoś zadowolić, no absolutnie. O, to jest w ogóle super ważna sprawa, nie? To za tym zadowolenie, to też temat dobry. No, to wtedy mogą podziać się fantastyczne, fajne rzeczy. Super, super. Gratuluję tego sketchu. A to tak się wydarzyło, to nie pamiętam. No, czy tam gotowali się, tak? Może nie się gotowali. Dookoła, poza tobą i Szymonem. Mysłakowskim. Tak. Wiesz, to chyba Szymon ich gotował wtedy, co pamiętam, że było rozwiązanie. Tak, tak. A wszyscy mieli głowę skierowane tam w dół. Ty imprezowałeś, a Szymon cały czas był na pełną powagą. Czy w ogóle ten wasz duet, spotkanie waszej dwójki jest no, jakąś taką mieszanką wybuchową. Więc żałuję, że drugiej serii, drugiego sezonu tego SNL-a już nie było. No, też takich projektów, nie? Takich też dyskutowaliśmy temat komedii, że są projekty, które się pojawiają i dobrze rokują, nawet nie chodzi o to, że w nich gramy. Ale i po prostu są. Ile takich projektów Seba było? Wczoraj ile było tych świetnych projektów, których się nie udało zrealizować? No, wczoraj rozmawialiśmy o drankach na przykład. A, to było super. No. Drunk history. I a propos zaufania, i to też właśnie kluczowe jest, że fajnie jak ktoś ufa w ciebie, wierzy w ciebie i ufa tobie. Jezus to uwielbia. I że to daje, co Michał powiedział, że masz takie dwie banalne rzeczy, trochę takie rodzicielskie, no, że wierzysz w małą istotę i ufasz jej, że ona wierzy w ciebie i że to zadziała, to wtedy się dzieją fantastyczne rzeczy. Seba, ty byłeś w drankach. No tak. Byłeś. Tak, tak. Właśnie gadaliśmy. Oni tam naprawdę pili? Tak. To ci, którzy storerzy, tak, no takie było założenie, no to było przyzwolenie, dlatego też to był program puszczony po 22, no. Ja tam opowiadałem taki raz historię, więc tak. Bo tak słyszałem ten głos, tak piłem. Tak. Co to było za w ogóle dziwna sprawa? Jeszcze by powiedziała anegdota. Miałem ustalony termin tego swojego dnia zdjęciowego, no dwa tygodnie od daty, kiedy dostałem telefon. Słuchaj Michał, bo tutaj nie robić wypadku, chyba że ktoś... mógłbyś przyjechać? Ale kiedy? No tak, za godzinę byśmy pocierpili. Ale poczekaj, ale jaką historię odpowiem? No to już ci tam ślemy na maila, dwie to sobie wybierz jakoś. A poczytaj mniej więcej, coś opowiesz. Ale to... No co, w sumie mogę chyba, ale no dobra, no to będziemy. A, jeszcze jedno pytanie. Co będziesz pił?
To może whisky, może whisky będzie samer. Dobra, pa, cześć. I kurde, najdziwniejsze doświadczenie z pracy, przedziwne. Zawożą mnie do jakiejś willi, gdzie to był kręcony, wydaje tego domu. Potem tam no standardowo, że ludzie rozkładają kable, statywy, światełka ustawiają. I ja pierwsze co wiesz, z transportu wychodzę, dostaję w łapę szklankę, kurde, i leją mi budę. Jeszcze biały dzień. Mówię, a to może ktoś ze mną? Nie, my jesteśmy w pracy. Na szybko, wiesz, reżyser na peczki jakiś robi, żebyś jakiś podkład miał, żebyś tam tutaj jeszcze dobrze opowiedzieć. Malują cię druga szklanka, wiesz. I automatycznie ty opowiadasz i tak. Później do tego jest realizowany... Lip-sync tak zwany. Czyli że w sensie, że to historia opowiadana i aktorzy, którzy grają, uczą się na rytm, na... Koledzy dostają tę twoją logoreję po prostu i muszą pocelować i chodzą na słuchawkach przez godzinę. Miałem taką satysfakcję trochę. Że... że będą musieli mnie słuchać. Mamy to behind Actor Studio trochę, także chciałbym teraz oddać głos naszym studentom i studentkom. Kto zadaje pytanie, dostaje ten fantastyczny, nowy zakup studia aktorskiego STA, czyli mikrofon. Ale to jest z dotacji ministerialnej? Czy... Nie, prywatnie. Zebraliśmy, słuchaj, 2 lata zbieraliśmy na to, żeby kupić ten sprzęt. Udało się. Dobrze. Na laty. Julek. To ja bym trochę wrócił jeszcze do początku naszego spotkania i o ten początek drogi chciałbym się zapytać i o to, kiedy człowiek staje się aktorem. Czy to jest przed egzaminami do szkoły, czy to jest dopiero w szkole, czy potem jak z niej wyjdzie, kiedy? Kiedy staje się aktorem, w sensie w rozumieniu, że... Tak, kiedy czuje się, że aktorem. Ma kiedy czuje się, że aktorem. Tak, że to już to. Okej, okay, że ja już jestem godzien miana aktora. To jest bardzo dobre pytanie. Ja naprawdę wierzę w to, że każdy może grać, że na pewno to nie jest tak, że dostajesz papier i nabyłem umiejętności, które mam notarialnie ze znakiem wodnym potwierdzone, od teraz jestem aktorem. Rozwijasz się cały czas. Jako człowiek zmieniasz się cały czas. Będąc 21-latkiem, czy jesteś dobrym aktorem, czy dopiero jak masz 30 parę. No kurde, jak masz wiarygodnie zagrać 21-latka, to dysponując tymi środkami, będąc, mając taką wrażliwość, która jest właściwa dla twojego wieku, reagując tak na nowe rzeczy, które cię spotykają, opowiadasz historię. I bardzo mocno wierzę, że generalnie te umiejętności, jakby te historie do opowiedzenia mamy w sobie wszyscy i w taką metaforę człowieka jako takiej bryły kamienia, którą rzeźbiasz, odrzuca to, co jest zbędne. To, czego mi czasem brakowało w szkole, a co uważam, że wiesz, nauczyciel czy prowadzący może dać, to pomóc ci omijać pewne przeszkody i pozbyć się rzeczy, które przeszkadzają ci, no właśnie, opowiedzieć tę swoją historię. Kiedy stajesz się aktorem, wiesz, żeby doprecyzować, co kto przez to rozumie. Ktoś ci powie właśnie, jak, no dopiero jak zagrasz Hamleta. Dopiero jak dostaniesz papier ze szkoły. Albo z drugiej strony wejdę ci słowo. Stajesz się aktorem, jak wyjdziesz na scenę. Kolego, przypomnij mi. Nie ustaliliśmy jeszcze ręki. Musimy wyjaśnić pewne rzeczy. Imię przypomnij mi, proszę. Nie może być taka sytuacja. Nie. Powiem tylko, wydaje mi się, że aktorem stajesz się w momencie, w tym moim rozumieniu, kiedy decydujesz się wyjść na scenę i podzielić tą historią. Odważasz się i masz ochotę w ten sposób dokonać aktu twórczego. Opowiedzieć coś o sobie i wyrazić się przez ten rodzaj sztuki. Dla niektórych aktorem, który nie wiem, zawodowym aktorem, to nie wiem, jakie kryteria sobie ustalić, czy to ci spłaca kredyt. Tak. A chciałem dodać, że trochę nawiążę do autorytetów, że w obecnych czasach trochę zgadzam się z tym, co Michał mówi, jak najbardziej. Tylko, że jest tak, że ktoś już się uważa aktorem, że zagrał trzeciego przechodnia w serialu codziennym i zrobił 2 reklamy. I coraz częściej
perspektywy Warszawki. Nie lubię tego określenia specjalnie rzucę, bo jest tak, że ludzie zjeżdżają do Warszawy, zagrają w cudzysłowie i już uważam się, że są aktorami, aktorkami. No jak zadasz pytanie, wow, no to w czym zagrałeś, zagrałaś, no i dowiadujesz się, że ktoś statystował. To już nawet kiedyś się nazywało statystowanie, teraz już to są epizody, aczkolwiek to z epizodu nie ma nic wspólnego. Że na przykład to dla mnie nie jest określenie, że ktoś pojawił się na planie i już jest aktorem, aktorką, więc trochę a propos autorytetu, że dla mnie autorytetem był Janusz Gajos, którego spotkaliśmy na trzecim roku w Łodzi, a teraz często jest takie pomieszanie, że no ty mi tutaj, ktoś jest starszym, to jest boomerem, no trochę jest to wszystko, nie muszę ciebie słuchać, bo mają własne zdanie i że młoda fala ludzi, czasami fajnie, że mam własne zdanie i wie, gdzie może postawić granicę, albo gdzie może sobie pozwolić na więcej, ale bardzo często zamienia się to z jakiś rodzaj zakłopotania w zagubieniu się w autorytetach, że zadasz pytanie, kto to jest Janusz Gajos, on nie wie, kim jest Janusz Gajos, on jest, stu jest, był autorytetem na przykład. Specjalnie używam, że to paradoksalnie pojawia się ktoś na godzinę, dwie, rok, dwa jest w internecie i jest autorytetem, ale to nie znaczy, że z dobrym przykładem i tak samo bycie statystą nie znaczy, że się jest od razu aktorem. Ja tutaj często też zadaję to pytanie, czy aktor jest artystą, czy wykonawcą? Nie? I czy wykonawca jest, może być artystą, czy jest ale już to jest tak, wykonawcą? Nie? Masz spotkanie z Grigoriem Ifanowem, takim rosyjskim reżyserem, który on od na dzień dobry mówi, że on jest artyst, художник, reżyser. I w zasadzie kim jest художник? No to jest художник, to jest rzemieślnik, ale on używa artysta. Artysta, rzemieślnik, reżyser. U nas w moim poczuciu, to już nieraz gadaliśmy, że mamy bardzo mocno zdewaluowane pojęcie artysty, że to jest, jakby się mówi, że jestem artystą, aktorem, jest takie, ale to mu się odwaliło, ale tak naprawdę jest to, bo ja wychodzę z założenia, że my jesteśmy artystami, no bo dotykamy materii, gdzie dla szarego człowieka, nie umniejszając mu, jest to. Jakie jest to pojęcie aktor, co umie tekst, tak? No to jest koniec. Wow, umiesz dużo tekstu. A to chodzi, że więcej roboty się w próbach uzyskuje, kiedy spotykasz własnych emocji, spotykasz się z drugim człowiekiem, odkrywasz pewne sytuacje, które mają, nie wiem, wywołać łzy albo uśmiech po drugiej stronie. I to jest dla mnie clue bycia aktorem, artystą, który właśnie wywołuje poprzez swoją duszę, otwiera duszę widza. Ale z drugiej strony jestem odtwórcą, wykonawcą, wykonuję zadanie, dostaję modnego Hamleta, uczę się na pamięć. To trochę umowna łopata Kilow, gdzie muszę wykonać swoją pracę fizycznie. Jedna część pracy fizycznej, później druga fizyczna praca na scenie jest, więc ja mam problem z tym, że to jest u nas jest w zasadzie jakby pojęcie słowa artysta, no to jest w zasadzie, że to jest, że ktoś się już wywyższa, idzie, nie wiadomo, jakby coś miało iść za tym, no to jest po prostu określenie, jakby tylko i wyłącznie, gdzie bo na wschód patrząc było to od zawsze, tylko u nas to zostało mocno zniesione butem. Czy mogę zadać kolejne pytanie, czy ktoś? Bo tam jest dużo tych pytań. Mówiłeś o rozwoju i nasuwa mi się takie pytanie o najlepszą rolę, ale bardziej o to, czy najlepsza rola to jest coś, na co się czeka całe życie? Mhm. Czy możecie już teraz powiedzieć, że zagraliście kiedyś jakąś najlepszą rolę, czy wciąż na nią czekacie? Najlepsza rola to jest znowu takie tak, kategoria, która wymagałaby doprecyzowania, czy najlepsza według widzów, według krytyków, czy najlepsza, bo uważa, że najwięcej, wiesz, cię nauczyła, czy najlepsza, bo dała mi możliwości w pełni rozwinąć jakiś potencjał, który wierzę, że mam. Ja sam nie prowadzę chyba takiego, wiesz, znaczy rankingu jakości, chociaż swoich ról, chociaż na pewno są takie z jednej, jestem bardziej zadowolony, z drugiej nie, jak po czasie coś mi minie, czy coś zobaczę. Natomiast znowu jakoś taką, życie mi dało taką lekcję, że często tam, gdzie nie spodziewałem się jakiejś wielkiej wartości, jakieś projekty, które były skromne, niszowe, drobne,
z partyzanta i jakoś niejako przypadkiem, w ogóle jakby nie przyciągałem ich świadomie, to nie było to, co ja sobie, to chcę powiedzieć, wiesz, wyobrażałem jako, jak ma wyglądać najlepsza rola, wybitna. Co je, one okazywały się właśnie może przez ten brak myślowej jakiejś napiny wokół tego, okazywały się najlepsze w takim sensie, że mnie najwięcej uczyły, że były najciekawszymi spotkaniami. Uczyłem się od ludzi, których, z którymi w ten projekt wchodziłem. No. To tak Seba miał właśnie też, opowiadał mi wielokrotnie przy dyplomie, który robił. No ale to już co Seba. Nie. Ja tylko dorzucę, że tak, określanie najlepsze, bo wymarzona rola, tak jak często jakieś podają, to nie, czy zawsze chciałeś zagrać jakąś rolę, to jest jakiś rodzaj ogranicznika, że umowny Hamlet, już padł tutaj parę razy, nie musi być wyznacznikiem, a możesz trafić, niech to będzie twoja wymarzona rola, trafiasz, ale właśnie trafiasz do złego zespołu, masz słabego reżysera, reżyserka, która nie wie, albo myśli w zupełnie inny sposób i to twoje wyobrażenie wyidealizowane na temat tego Hamleta legnie w gruzach i może przynieść dużo więcej gorszego niż lepszego. No, najlepszy chyba jest w aktorstwie, a propos ról, chyba to, jak się rozwijasz, albo co ci to daje. Kogo, to co Michał powiedział, kogo spotkasz, to nie musi być coś ustalonego, jakby zakładanego. Dla mnie to jest jakby, jeżeli coś sobie ustali, że kurde, to już się pojawia rodzaj napinki i mówię o sobie i dążenia, więc ja nigdy nie miałem czegoś takiego, żeby dążyć. I to też najlepszą rolą nie musi być największa rola, to nie musi być Hamlet. Tutaj zacytuję Krystyna Feldman, powiedziała, nie ma, ona robiła z każdej małej roli coś. Była mistrzynią drugiego planu, się o niej mówiło. I właśnie pojęcie, że nie ma małych ról, są normalni aktorzy. To nisko rośnie. Nie. Gry o tron na przykład. Nie, tak. To nie chodzi o wzrost, Krystyna Ferland też nie była wysoka, ale chodzi o fakt jakby nastawienia, że możesz dostać umownego, na pewno się zetknęliście z jakimś, nie wiem, filmem, serialem, czy poszliście do teatru i idziecie i ktoś tam godzina 40 jest na scenie, ale zapamiętujecie scenę drugą i siódmą, kiedy się pojawia aktorka, która po prostu czymś po prostu pochłania całość i się okazuje, że... Chociaż przyszło mi do głowy, wiesz, też odpowiedź taka bardziej konkretna na to pytanie jednak, że miałbym, żebym... Nie wiem, czy chłopaki też tak macie, tylko dzisiaj się ze mną... Nasz zawód teraz z perspektywy czasu, myślę sobie, że on jest często trochę... I to nawiązuje właśnie do tej kwestii artysta-rzemieślnik. Że jest często usługowy, że na początku, jak kończymy szkołę, sobie nie wygrani, wszystko jest nowe, wszystko jest... Potem masz wrażenie, że ileś historii już opowiedziałeś, że te historie często się troszeczkę powtarzają. No, często się dzieje tak, że ktoś, przynajmniej w przemyśle telewizyjnym, filmowym, łatwo jest wpaść w tak zwane szuflady, nie? Że ktoś opowiada tobą, po raz kolejny masz wrażenie to samo. I ja w pewnym momencie miałem takie poczucie trochę zmęczenia, trochę, że jeżeli chodzi o stronę artystyczną i wyrażania siebie, że ja często robię, ja mam takie swoje prywatne porównanie właśnie chyba dotyczące rzemiosła, że wyobrażam sobie, że jestem panem, który układa kafelki w łazience. I że ja już tutaj trochę tych kafli położyłem, wiem mniej więcej, jak różne materiały, różne wzorki, wiem jak tam sobie, jak są jakieś, wiesz, zakrzywienia trudne, jak sobie z tym poradzić, żeby też materiału nie zmarnować. I przychodzę do ludzi, do domów i ktoś sobie życzy i często mam takie, serio? Mam tego, co mi nie padł w domu, ale dobra, mogę to położyć. Już nie są takie rzeczy, mówię, nie proszę pana, tego gówna, ale proszę pana, nie proszę pana, ja tego kładnie. To sobie proszę zadzwonić, jest cały katalog osób, do tego, tamtego, oni to położą, ja tego nie zrobię. Ale większość jest, no dobra, no. Ludzie tak chcą, lubią, taki mały, proszę bardzo, opadziemy. Ale jest gdzieś ta tęsknota za moją domową łazienką. Ja mam wyobrażenie, co ja bym sobie tam położył. I właśnie, i to jest taki projekt, i taka rzecz, gdzie poczuję się
chciałbym, dojrzewasz, nie wiem, czy to macie, kurde, taką potrzebę opowiedzenia o sobie bardziej, swojej historii i podzielenia się ze światem przez tę sztukę, którą uprawiasz, czymś, kurde, swoim. No właśnie to co mówisz, niedawno miałem ogromną przyjemność pracy z Mają Kleczewską i ona poprosiła nas na jednej z pierwszych prób, żebyśmy napisali do niej maila, którą rolę ze spektaklu, który mieliśmy robić, chcielibyśmy zagrać. Myślałem o tym chyba z 2 czy 3 tygodnie, co jej odpisać i w końcu stwierdziłem, że to nie ma sensu, żebym jej pisał, co chciałbym zagrać, ponieważ to jest zawsze moje wyobrażenie. I tak jak my byśmy chcieli zagrać jakąś wielką rolę, czy jakąś rolę, którą mamy w głowie, to zawsze spotkanie później już przy pracy, jeżeli uda się, no nie wiem, spełni się to marzenie i się dostaje taką rolę, to jest bardzo często nieadekwatne z tym, co reżyser czy reżyserka, czy cała ekipa realizatorów chce zrealizować. I wtedy często dochodzi do takiego crash testu, że twoje wyobrażenie na temat tej postaci nie jest zgodne z tym, co akurat twórcy chcą zrobić, no i to się nie udaje. Ale są przypadki, że się udaje. Moja przyjaciółka Magda, koleśnik, taki film Magnusa von Horna, Sweat, który był jakiś synopsis, wiadomo, może Magnus będzie robił ten film, i ona od razu wiedziała, że będzie, że to jest kupne danie, to jest jej marzenie, i napisała, to nie, na tym nie polegał casting, ale nic, napisała długi list do Magnusa, jakby po prostu do artysty, który robi, jako artystka. I to zaowocowało, wiesz, super porozumieniem, i ona brała udział, ten film powstawał w ich głowach też, to była aktorka, która miała wpływ na scenariusz i była to dla niej super osobista, wiesz, jakaś fantastyczna rola też, na niej się opierający film, ale coś super osobistego. Ale super też, że Magnus pozwolił na to, nie? Tak, właśnie. Takie duety, czy jakieś sytuacje twórcze, właśnie, one nie są takie częste, ale są możliwe i owocują fantastycznymi efektami. No, tak pracują często, na przykład, albo mają reżyserzy jakiś swój ulubiony tandem operatorski, albo scenarzystę, nie? I ludzie, czy muzycy pewnie trafiają na producentów, z którymi po prostu dzielą wrażliwość i każdy, wiesz... To jak jesteśmy przy Sweat i przy Magdzie Koleśnik, miałam okazję być na tym spotkaniu po filmie, po premierze. I Magda podzieliła się z nami taką dość intymną kwestią, jakie historie ona jako aktorka, jako człowiek i artystka chciałaby opowiadać swoimi postaciami. Bo to był taki właśnie film, kiedy miała tę piękną przestrzeń i możliwość. No i ciekawa jestem was, jakie wy chcielibyście opowieści nieść swoim głosem, swoim ciałem. Mam to jakiś pomysł, natomiast to powiem. Ewentualnie jakich nie chcielibyście, bo to też jest w tym temacie. Wiesz co, powiem tak. Miałem sporo przemyśleń na ten temat w ostatnim czasie, nawet w związku z tym, że tak jest w ogóle dosyć minorowo na świecie, z różnych względów. Pamiętam, że w trakcie pandemii miałem taką bardzo silną myśl, że ja potrzebowałem treści dających nadzieję. Pamiętam, że zachwycił mnie w ogóle serial Ted Lasso, nie? Czy oglądaliście. Miałem, jakoś mnie wzruszył niesamowicie, to miałem poczucie, że w pewnym sensie wynalazł jakby, nie wiem, kurczę, komedię na nowo przez to, że... nie był oparty na typach, które się nie zmieniają po prostu, które od niepamiętnych czasów, no na tym polegała komedia, nie? Były ty, że był to serial podnoszący na duchu, mądry, i każdy odcinek zostawiał mnie z poczuciem, kurczę, z jakąś inspiracją do bycia, no tak jakkolwiek górnolotnie to zabrzmi, z wiarą w dobro i że można być lepszym, że wiesz, że to mnie podnosiło, nie zostawiało, bo miałem jakiś przesyt tego, o czym aktorsko marzyłem, albo często, wiesz, no, przynajmniej w naszym pokoleniu, tego jakiegoś gnoju, jakiegoś wynurzania się, jakiegoś po prostu polskiego filmu o dzieciakach gwałconym w biedaszybie i żywiącym się tego, resztkami dla szczurów, nie? A to dobre na scenę, już to, co się nagrało, to... potem to wezmę. W sepi albo czarno-białe. Tak. Nieść historię, opowiadać historie, które dają takie poczucie. Bywam, że w pewnym momencie nawet myślę, że jestem
dziadem jakimś, że coś się ze mną nie halo. Ja miałem jakieś epizody z serialami, takim długotrwającym serialem i pamiętam, że jakieś boje ze scenarzystami toczyłem. Mam poczucie, kurde, tu jest to wszystko, jest oparte na jakiś, na złu, na jakiejś intrydze. Na tym, że wiesz, że ten świat jest pokolorowany, ale to, co się najlepiej sprzedaje, no to nie jest żadne odkrycie, bo internet, te clickbaitowe rzeczy, to wszystko tym działa. To są emocje negatywne, złe, bo to są emocje, które najłatwiej, najbardziej, najmocniej je czujemy i najłatwiej je w człowieku wywołać. I mocno uzależniające. I pomyślałem, że wiele... rozwlekam się w odpowiedzi na to pytanie, ale to nawet taka kwestia odpowiedzialności nas jako opowiadaczy historii i jako takich zaludniaczy zbiorowej wyobraźni, snów. Bo my, aktorzy, troszeczkę są tym, że jakby urzeczywistniają ludzi, wiesz, ludzie nam podchodzą do nas, ale nie do nas, jakby te, wiesz, gwiazdy wielkiego formatu to są po prostu postaci, o których my śnimy, które zaludniają jakieś filmy, są opowiadałeś o z Nicolasem Cage'em, to facet, jakim się w snach ludziom pojawił. I że te historie, to jak my je opowiadamy, to nawet jeżeli one nie mówią prawdy o świecie, to ludzie oglądając je myślą, że świat tak wygląda i realizują pewną, urzeczywistniają tę wizję. Więc nawiązując do tego, to poczucie odpowiedzialności i moja jakaś potrzeba tego, żeby to szło w górę, to są jakieś rzeczy właśnie niosące nadzieję, pokazujące, że człowiek może się zmienić, że komedia oparta na typach, ja mówię slapstick i tak dalej. Ale że potrzebujemy czegoś, wiesz, to w tym Tedzie Lasso mi to super uwielbiałem te zaskoczenia, że ktoś to jest dupkiem i go nie lubimy, a to jest prosto, to jest schemat scenopisarski, jest tak pisane, żeby nam wszystkim działał na nerwach i żeby go spotkała potem zasłużona kara. Żeby mu było źle i my się poczuliśmy lepiej. To tak nie działa w życiu. Natomiast niesamowite jest, jak, wiesz, scenariusz tak zaskakuje. Takie historie. Sebastian, co ty chcesz nieść? Co ja chcę nieść? No, nawiążę to trochę do etapów rozwoju, że kiedy byłem bliżej waszego wieku, to zupełnie co innego bym chciał opowiadać. Teraz na przykład jestem zafascynowany światem swojej córki, że widzenie świata poprzez pryzmat dziecka jest niesamowite, jak bardzo zapominamy i że pewnego rodzaju schematy, które pojawiają się nam w życiu i zaczynają nas ograniczać, mówię o sobie, że dopiero jak mi się właśnie córka urodziła i już zaczęła być bardziej świadoma i pokazywać mnie, ciągnąć mnie za rękę i pokazując swój świat, uświadomienie sobie właśnie trochę nawiązując do tego, co Michał mówi, że jest dużo więcej radości, dużo więcej uśmiechu, że fajnie jest być czasami naiwnym i nie wiem, czy mam teraz, no, na chwilę obecną chciałbym coś opowiadać, ale patrzę, zrobiłem sobie taki na zasadzie reset i fascynacja bycia ojcem i patrzenie przez pryzmat dzieci, co też wam polecam, żeby, nie to, żeby mieć dzieci, ale żeby dać sobie przyzwolenie na to, żeby być dzieckiem, żeby się, nie wiem, zatracić rano i przy porannej herbacie, kawie, nie wiem, ktoś lubi tańczyć, chce zacząć tańczyć, nie martwić się, czy ktoś widzi, czy nie widzi. Odjechać, odpalić sobie brodki i mieć fan z tego, tak jak mają dzieci, co właśnie obserwuję, co jest fantastyczne i bardzo budujące. Słuchajcie, tym pozytywnym chciałbym przejść do ostatniego pytania, ponieważ nasi goście dzisiaj jeszcze mają spektakl, a nawet dwa. Ja jeszcze możemy posiedzieć. Może to kwestia, że światła pali i tak dalej. Trzeba by się tak... Aż tak to nie! Ale wiecie, tu jeszcze nasi studenci też mają zajęcia. A też nie chcę was przemęczać, bo wiem, że wczoraj była trudna... No, znaczy, trudny spektakl. Więc... Tak, bardzo był. Obciążający. Spektakl. Tak. Obciążający. Poznańska spektakl. Publiczność jest bardzo wymagająca. Naprawdę? Tak, wiem. Tak, nie ironizuję, mówię serio. Ale bardzo dużo oddaję. Nie wiem, jak było w waszym przypadku wczoraj wieczorem, ale... Znaczy... Oddali to, co mieli. Tak? Na początku nie chcieli oddać, ale... A
jest fajny zaułek, więc szybko oddali. Kochani, jeszcze jakieś pytania? Ja mam. Ani. Jezus, Ania, cześć. Dzień dobry. Znaczy ja wiedziałam, że tutaj padną jakieś ważne słowa i czekałam na nie i bardzo dziękuję Ci, Michale, za te słowa o odpowiedzialności i o tym, co można aktorstwem wspierać i co daje i co infekuje później świat. I to jest fantastyczne. I oczywiście słowa o spontaniczności dziecka też są dla mnie bardzo, bardzo ważne. Ale chciałabym tak, jedno pytanie. Czy Was jeszcze coś na świeżo i z zupełnym takim dziecięcym imperatywem fascynuje w aktorstwie? Czy po tylu latach wykonywania tego zawodu, już nie pasji, już pewnie nie miłości, bo to już pewnie się jakoś osadziło, czy jest jeszcze coś takiego świeżego, co was jara bardzo mocno w tym zawodzie? No, dla mnie jest istotą ciekawość. Ciekawość i tu zostawiam sobie spektrum możliwości otwarte, bo to ciekawością może być to, co wspomniałem wcześniej, ciekawość spotkania ludzi. Pozwolę sobie na przykładzie naszego spektaklu, na który za chwilę idziemy. Gramy go 3 lata bardzo intensywnie, po drodze już wielokrotnie, kilkanaście razy, nie kilkadziesiąt razy, każdy z nas miał kryzys wynikający... Po 300 razy zagraliśmy. Więc tak. I to jest tak, że ciekawość wynika z tego, na tym przykładzie tak krótko mówiąc, że raz, że mamy, zrobi się zarąbisty team, wiemy, że możemy na sobie polegać, jeżeli któryś ma z nas, nie wiem, słabszy moment, to jest w zasadzie i wsparcia, że po prostu jest czysto koleżeńsko, przyjacielsko, dodatkowo poziom abstrakcji czasami, który ratuje i unosi nas, który się pojawia na scenie, mamy z siebie sami zaskakujemy, to jakby taki rodzaj ciekawości jest istotą dla nich chyba w aktorstwie. Później to może się przy innym projekcie pojawić kwestia, nie wiem, zarobistego tekstu, spotkania, nagle, że ktoś podejdzie do mnie w inny sposób przy pracy, że nie wiem, mamy Hamleta, ale ktoś nagle będzie chciał usłyszeć, co możemy zmienić, to się dzieje teraz w obecnej dramaturgii polskiej. Dużo jest tych możliwości. Chyba to jest coś, co mnie trzyma na wodzy, bo nie ukrywam, że nieraz już bardzo chciałbym zrobić coś bardziej, nie wiem, namacalnego, umowny stół, bo wiem, że ten stół będzie, on sobie będzie, nie wiem, 5 lat, 10 czy 20, a role są bardzo ulotne. A propos pytania, co było najlepszego w Poznaniu, był moment, że wydawało mi się, że to była najlepsza moja rola Korowiowa w Mistrzu Małgorzacie, tylko że to skończyliśmy grać ile? 8 lat temu? 7 lat temu? I de facto moment takiego hype'u mojego wewnętrznego na temat tej postaci, tego spektaklu był super, mi potrzebny. Ale teraz z perspektywy czasu zakładam, że nikt już nie wie o tym spektaklu nic. Ja mam sprzeciw na to. Dość duży. Daj. To też się wcześniej zaczęło od brawi, od tego, że dobry spektakl, jakiś taki znacznik tego klaskania i tego, czy coś wyszło, czy nie wyszło. Dla mnie to, że wyszło i że było, już jest dużo. I te kryteria gdzieś tak społecznie tworzymy i to jest drugi temat, spróbuję w niego nie wejść przypadkiem. Ale był spektakl, który dostał brawa, ale jest bardzo kontrowersyjny i ludzie się różnie o nim wypowiadają. Natomiast dla mnie obudził coś, co jest do dzisiaj żywe i płonie. I to były konkretne osoby, konkretne postaci i ja nim wspominam naprawdę bardzo często. Początek jakiejś drogi. Super, ale to jest świetnie, że to mówisz, bo to właśnie jest też woda na młyn dla nas, w sensie dla aktorów, tylko że to, co powiedziałem, że dusza na scenie jakby woła w duszy widzów coś zapali, to jest chyba clue też bycia artystą, aktorem, ale odpowiadając z tej strony, że to po pewnym czasie, wiesz, się rozejdzie. U ciebie zostanie, super. Ale... Rozumiem, tak, przysłuchując się temu, co mówicie, to ja to tak rozumiem, że my czasem mamy takie trochę poczucie kryzysu i rzeczywiście o tym robieniu stołu czy mebli, to nie jeden aktor mówi zawsze, kurczę, to takie jest ulotne, niekonkretne. Ktoś coś zrobi, przynajmniej stoi, nie? I po prostu nie wiemy tego czasem, albo zapominamy, że te spotkania mają na ludzi wpływ. Więc coś takiego, jak mówisz ty, to teraz, tego rodzaju feedback,
i takie momenty się zdarzają, one są bezcenne dla aktora, bo one ci nagle przypominają, ile razy słuchałem rozmowy, że wiesz, to taki chirurg, to przecież oni ratują życie, a my to tutaj... Jest, wy nie macie pojęcia bardzo często, co ludzie przeżywają i nie potrafią tego wyartykułować po spektaklach. Ile czasu z nimi to jest, towarzyszy im. To są obrazy, które tworzą nasz świat wyobrażeń, ale świat wyobrażeń potem kształtuje świat rzeczywisty i ten stół. On najpierw był ideą, gdzieś tak, wiecie, filozoficznie, ale o tym jest też społeczeństwo. Ono funkcjonuje w pewnych mitach, wyobrażeniach. To nie jest takie trudne zbudować stół, ale zbudować stół w mentalności i innego człowieka i zostawienie mu takiego jakiegoś fundamentu, kierunku, zapalenie mu światła w głowie, bo to robią aktorzy. Do tego społecznie aktor nie jest potrzebny w ogóle. Jeżeli tak się patrzy na to, czy w porównaniu z prawnikiem, chirurgiem, kolejarzem. Ale jeśli chodzi o potrzeby mentalne, to on jest niezbędny. Nie ma ważniejszego człowieka niż aktor dla drugiego, innego człowieka, bo on jest lustrem. Jasne. Jakby nie, broń Boże, nie tutaj... Było na dobory w takim razie, nie? Nie o to chodzi. Chodzi mi o aspekt... A może nie? Aspekt... tutaj czasami, że to jest tak, że te feedbacki są zajebiste i one naprawdę są to co powiedział Michał, co ja powiedziałem, że to jest woda na młyn, że to faktycznie w nieoczekiwanym momencie ktoś powie coś ciekawego, znaczy inaczej, odpowie swoimi emocjami na to, co zobaczyła i to jest tak przypomina na takiej zasadzie. Ja tego w żaden sposób nie dyskredytuję, tylko chodzi o fakt jakiegoś takiego przez pryzmat paru lat albo intensywności grania jednego spektaklu, że się właśnie dużo szybciej zapomina, może złe słowo zapomina, ale w sensie człowiek potrzebuje jakiegoś takiego oddechu, dlatego też to jest bardziej namacalne, a o tym się czasami zapomina, że się tworzy to. I broń Boże, to nie był atak. No, nie był tak odebrany, czyli higiena jakaś. Bardzo ci dziękuję. To no, właśnie chodzi o coś takiego, że w tym zawodzie jest bardzo potrzebna higiena pracy. Że... No. Tak, o właśnie, bardzo dobrze to powiedziałeś. Tak. Bardzo dobrze, że to powiedziałeś. Strasznie się cieszę, Sebastian, że to powiedziałeś. To jest absolutnie nie do ciebie. Nie, rozumiem. Mamy tutaj studentów i studentki, którzy bardzo właśnie często o tym zapominają. Właśnie higiena pracy. Co to jest ta higiena pracy, powiedzcie? I dlaczego ona jest tak ważna? Chodzi oczywiście o rytm do połu. Kłaść się do tego łóżka odpowiednio wcześniej, wstawać rano, jakaś gimnastyka. Wiecie, zębów. Zęby to już od tych egzaminów wstępnych wiem, że są ważne. O nie się język opiera przy wydawaniu, artykułowaniu. No i też dla partnera jest ważne. Nie, ale poważnie, to jest higiena zawodowa, czy... Ja nie, bo to jest w ogóle ciekawe... Higiena pracy, to znaczy, wiesz co, w momencie, gdy na przykład wchodzisz do sali, w której ma się odbyć próba, no i salę zastajesz w stanie niedoskonałym, bym to powiedział delikatnie, a masz przeprowadzić próbę, czyli masz coś stworzyć, czyli masz się jakoś otworzyć i coś przedsięwziąć, ale większość czasu tracisz na usuwanie pewnych usterek. Po czym kończysz tę próbę i stwierdzasz, skoro tak to było, jak przyszedłem, przyszłam, to tak to zostanie. I rozgarniasz to wszystko, żeby wróciło do tego stanu sprzed próby i wychodzisz. No, a tu poruszamy już te tematy... Mówię tak, oczywiście, wiecie, tak powierzchownie. Praca zespołowa, czy jest praca zespołowa? Ale też praca zespołowa, czy spóźnianie się na przykład. To jest kwestia szacunku. Straszna sprawa, ale to jest w ogóle ciekawe. To może na drugie spotkanie wtedy takie... Co podświadome, HP. Może tym próbuję dojść. Nie wiem, co moja podświadomość do niczego chce, dlaczego mi się każe spóźniać. Ale to podobno tak jest. Że to jest o czymś. Myślałem, że mówiąc o higienie, będziesz mówił o tym, o czymś... o takiej higienie związanej z pracą na emocjach, też. O czym się dopiero od niedawna zaczyna mówić, bo tak było, ja też tak myślałem, a już tak nie myślę do końca, że aktor wchodzi, no tak, grasz te emocje, wchodzisz na scenę i tyle. I to na ciebie nie wywiera żadnego wpływu. Otóż wywiera. Bo nawet przez sam fakt jakiś, wiesz, tak jak nasza neurologia jest skonstruowana, że ty świadomie możesz sobie wiedzieć, wiesz, że jesteś w takich, a nie innych okolicznościach, ale
wchodząc w jakieś sytuacje i wywołując nawet pewne emocje sztucznie, jakby mózg przeżywa, wiesz, na poziomie endokrynologicznym wydarzają się takie procesy, jakby się wydarzały, wiesz... Tak, no właśnie teraz się dużo mówi o tej przestrzeni, nie? Czy masz przestrzeń do tego, żeby o czymś porozmawiać, żeby pracować i tak dalej, ale to jest właśnie pojęcie bardzo szerokie, nie? Czyli czy ty jesteś gotowy na to, żeby podjąć jakąś pracę, czy ty jesteś odpowiednio przygotowany do tego, żeby podjąć jakąś pracę, bo pamiętam, że właśnie jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu był taki nurt, że się brało wszystko, jakby chciało. I nie skupiało się na tym, jak się przygotować do jakiejś roli, do pracy i tak dalej, i tak dalej. Teraz to się zaczęło trochę zmieniać, też patrząc na produkcje polskie, o czym wy możecie też więcej powiedzieć, to chyba też już odbiegamy od tego, żeby to robić na szybko i, wiecie, po łebkach. Tylko się korzysta z tego systemu takiego amerykańskiego, że aktor ma czas, przestrzeń na to, żeby się odpowiednio przygotować do roli. Mhm. Znaczy nie mówię, że tak już jest generalnie, tak, tak, tylko że to już zaczyna wchodzić i widać, że efekty takiej pracy przynoszą o wiele większe korzyści. Tak. No. Aha, okej. Okay. To już było pytanie z tezą, super. Nie, ale tak, no, wtasz idzie w drugą stronę, że się skraca czas i dużo szybciej się intensywniej, że tak powiem, próbuje, a... Chcę to wziąć na przyszłość, żeby zadać tak pytanie, żeby goście odpowiadali tak. Tak. No, a to jeszcze takie możesz wtedy kartki, tak? Nie. Tak? No. Dobrze. Tak, tak. To nawiązując do tego, jeśli wchodzicie w jakiekolwiek stany, czy to w teatrze, czy kręcicie film, miesiącami jesteście w jakichś na przykład negatywnych emocjach, bo taką macie postać, wy wiecie, że to jest wymyślone, ale wasze ciało to przejmuje. Jak później, na waszych doświadczeniach, jak wychodzicie z tego, jak uspokajacie ciało? No, w ten sposób chciałabym. Ja miałem takie doświadczenie i to właśnie z... W sytuacji, której bym się nie spodziewał, bo tak obiegowo to pomyślałbym, że tego rodzaju rzeczy, które często są jakby elementem PR-u, na przykład przy zachodnich filmach, nie, że Hitler, że Mroczna, że go zjadł mrok roli Joker, że takie, to są ciężkie kalibry dopiero, że jak zagrasz taki, wiesz, film, że się przygotowujesz, zaszywasz się gdzieś w slumsach, nie wiem, i na granicy schizofrenii, to chyba się dobrze sprzedaje. Nie, że tak, że aktor aż tyle i przesadził, przeszedł te granice, za które... Jeszcze jak umarł potem, to już w ogóle. No, to już masz... Że to wtedy ewentualnie możemy o czymś takim mówić. A tak to, że to jest no, rutyna, praca przecież. No, a to, coś takiego, o czym mówisz, spotkało mnie przy pracy w rytmie takiego serialu codziennego, w którym nie miałem wcześniej doświadczenia w takiej pracy, raczej wiesz, gościnnie na chwilę jakieś strzały, ale nie, że kręcisz 20 dni w miesiącu, wchodząc w jakieś założone okoliczności, w zbudowane twoje mieszkanie, jakieś miejsce pracy i wchodzisz w jakieś sytuacje, emocje. Tutaj zrobię dygresję, tylko że pomyślałem, że nigdy więcej się po czymś takim nie zgodzę się na wejście w historię, która się nie rządzi jakimiś prawami, strukturą i jest zamknięta, że ja widzę cały proces opowieści, tylko jestem na łasce po prostu scenarzystów, którzy po prostu no, na bieżąco, dzień przed dostajesz z produkcji, wiesz, dostajesz sceny no i dopowiedzmy jeszcze to, a teraz to ci się przydarzy, a teraz to pipi. I to się zamieniło dla mnie w jakiś koszmarny sen. Mhm. Gdzieś przypadkowo może dlatego, że jakieś sytuacje, trochę tak jak może, nie wiem, w ustawieniach hellingerowskich może być, nie? Wchodzisz w sytuację. Na papierze to wydaje się, jest wszystko w porządku, ale nie wiesz, że dotykasz czegoś, jakiegoś podświadomego bólu. Akurat ktoś trafia w coś, co dla ciebie, jak się okazuje, jest ważne. Jest, nie wiem, niezałatwione, że to są trudne emocje. Byle jakie, w sensie napisane od tak, bezkarnie, bez doprowadzenia procesu do końca. I cię urywa. Niekoniecznie może nawet z dbałością o prawdopodobieństwo psychologiczne, z nagromadzeniem wielu właśnie negatywnych emocji, intryg. I odpowiadając na twoje pytanie, jak wtedy o siebie zadbać, to był moment, kiedy poczułem w ogóle, że coś takiego istnieje, że muszę jakoś o siebie zadbać. Jednej odpowiedzi na to nie mam w takich okolicznościach. Chyba jedną z możliwości zadbania o siebie jest w ogóle nazwanie tego i powiedzenie głośno, słuchajcie, ja tego nie chcę grać.
Ja, nawiązując jeszcze do tej kwestii odpowiedzialności. Mhm. Moje ciało mi mówi, że nie powinniśmy takiej historii opowiadać. Albo ja, albo nie wiem, albo nie ja w takim razie. Nie mogę. I dać sobie do tego prawo. Ja też przeżyłem to chyba mocno dlatego, że w ogóle w mojej głowie nie było takiej kategorii, że ja mam do tego... Że jakby mówiąc coś takiego, to bym chyba ośmieszył się przed samym sobą. Jesteś aktorem, co ty wygłupiasz? Co to jest za problem? Tekstu nie powiesz? Tak jest napisane, takie kafelki właśnie masz położyć. Płacz te kafelki i... Aktor nie chodzi. Aktor nie odczuje, bo musi robić, no. Tak. I że to... Nie ma, przecież na jakiej zasadzie ma to mnie kosztować? Więc to było dla mnie, wiesz, dziękuję ci za to pytanie, bo to był moment, który mi coś uświadomił i coś mnie nauczył. I dał mi poczucie, że ja w ogóle nie chcę, że ja nie mogę, że ja to ja rzucę, to ja zerwę kontakt. To ja... Ale to od niedawna dopiero się o tym głośno mówimy i od niedawna jest jakiś taki rodzaj delikatnego, znaczy coraz mocniejszego już, informowania o tym, że to, co my wykonujemy, jeżeli chodzi o naszą pracę, to jest strasznie ciężka robota mentalna i zostawia bardzo dużo też czasami często szkód. I często czy scenarzyści, czy reżyserzy, czy producenci nie mają tej świadomości, a coraz mocniej się o tym mówi, żeby aktor miał tę przestrzeń do tego, żeby odpowiednio się przygotować. To jest jedno, ale też dwa, wyjść z tego całego procesu twórczego. I to trzeba, żeby wyjść, to trzeba domknąć. No tam właśnie. Się coś musi wydarzyć, by to w tobie nie zostały strzępy jakieś po prostu, jątrzące się jakiegoś jadu. Tylko trzeba to wejść w to trudne doświadczenie, tak na przykład, ale rozumiejąc właśnie każdy kolejny etap procesu, że to prowadzi do jakiegoś rozładowania i oczyszczenia. To są potężne energie w ogóle dramatu, opowiadania historii od wieku, że to czemuś służy. I to jest oparte na, wiesz, na siłach, na archetypach jakichś i bawienie się tym teraz, tak myślę, nagle tak od sasa do lasa, nie dając możliwości wybrzmienia tym akordom, ukojenia tego snu, uwolnienia tej energii i zamknięcia jej z powrotem, może mieć niedobry spór. Tak, więc to jest dziedzina higieny, którą, zawodowej, którą, o której się teraz mówi i dobrze, i należy się tym zajmować. Uczyłby pan małe pytanie? Ale Dawid, weź mikrofon. Ja tylko zanim zadasz pytanie, też właśnie zauważyłem, że w ostatnim czasie tak zwana samoświadomość bardzo dużo pomaga, już odbiegając od kwestii artystycznych, aktorskich, ale w ogóle w życiu, bo na przykład zadałeś pytanie... Nie, wystarczy. Nie. To na przykład w stanach emocjonalnych, podczas na przykład, nie wiem, prób, które 10-15 lat temu miałem jako młodzież zaczynająca, nie widziałem... Powiedzieli, że nie chcą, no. Ale... pomaga oddech. Jakby, to ja tak zrozumiałem twoje pytanie, co może pomóc. Na przykład oddech, samoświadomość, jakby, że oddech reguluje, oddech coś, co jest naturalną naszą rzeczą. Zapominamy bardzo często oddychać. Czy to na scenie, kiedy pojawiają się prawdziwe emocje, które nas potrafią odciąć. Egzamin mój z wiersza na drugim roku, który spowodował, że miałem totalny, mam wycięte przynajmniej 12 minut z życia. Kompletnie nic nie pamiętam. Nie to, że zemdlałem, tylko przez brak oddechu odcięło mnie. Wiem, że odbył się egzamin, bo skończyłem go z nocą dobrą. Ale nie wiem, co się wydarzyło. Oddech jest bardzo istotny, bardzo pomaga. I ja też nawiążę do dziecka. A propos samoświadomości, to jest niesamowite, że są książki uczące 3-4-latki na temat, jak radzić sobie z emocjami. I polecam wam, jest Pinku. Banalna książeczka i w zasadzie ćwiczenia na oddechu. I to nie ironizuję, naprawdę przez to, że praktykuję to, próbuję rozładować córką jej stany emocjonalne, poznawanie swoich emocji. Zdaję sobie sprawę, że ja te emocje na przykład nie umiałem ich nazwać, nawet do powiedzmy 28 roku życia, 30, nie wiem, 5 roku życia. A fajnie, że to się teraz pojawia, że dzieciaki to mają. Zakładam, że już wy też jesteście bardziej świadomi na bazie emocjonalnej, jak nazywać, czyli rozróżnić, nie wiem, gniew od złości, a z radzeniem sobie oddech. Jogi, nie jogi, można mieć do tego bardzo różny stosunek. W naszych czasach, kiedy studiowaliśmy, jak były warsztaty z jogi, to było... O 8 rano we wtorek, no nie, sorry. A teraz z miłą chęcią właśnie... Mamy jogę, wstawiesz? Była nawet dzisiaj rano. Nie chcę powiedzieć. No właśnie.
Ale ja w pełni rozumiem to. Po sobocie, w niedzielę rano, no kurde, kto wymyśla jogę o 8 rano, 10. Ale im bardziej sobie będziecie zdawali sprawę z tego, że nie chodzi o jogę. Chodzi o to, żeby oddech też rozluźnia w ogóle ciało, zmienia chemię naszego ciała, która ma wpływ na to, że jest tam po prostu swobodnie. Więc wracając do początku, jak miałem stany bardzo emocjonalne, bo grałem ciężki spektakl kolady, gdzie te teksty kolady nie są łatwe i bardzo to przeżywałem. Ja wpadłem w bezsenność chyba dwutygodniową, bo nie byłem w stanie sobie poradzić z emocjami, które mi towarzyszyły. Gdybym wtedy wiedział, że wentylowanie komina naszego pomogłoby mi w poradzeniu sobie z tymi emocjami, które mi towarzyszyły, zostawały we mnie, to byłbym zdrowszy na takiej zasadzie. David. Dzień dobry. Mam pytanie, czy jest jakaś, jeśli chcecie się podzielić oczywiście, decyzja zawodowa wasza w ciągu waszej kariery, której żałujecie i której jakbyście mogli jeszcze raz podjąć decyzję, nie podjęlibyście? To jest jedno pytanie. A drugie, czy wysokość gaży wpływa na waszą decyzję? Czy jesteście jeszcze na etapie aktorskim takim, że stwierdzacie, kurde, to jest wątpliwe jakościowo, nie wziąłbym tego, bo no nie, ale jednak hajs jest na tyle spoko, że no położę te kafelki. I to mnie jakby też tak chciałbym połączyć gdzieś te finanse z tym jakimś, no. Tak. I to też zależy od etapu w życiu. Tak, właśnie o wasz. Póki nie miałem dziecka, póki nie miałem kredytu, póki nie miałem, i tu mogę dać dłuższą listę, to nie chodzi o teraz o to, że chcę jeździć z samochodem klasy A i tak dalej. Chodzi raczej o aspekty takie bardzo życiowe, żeby mieć co do garnka włożyć. I byłem bardziej sam dla siebie, to pieniądze nie grały tak istotnej roli. Nie były istotne. Potrafiłem przyjeżdżać z miasta swojego rodzinnego do innego miasta, grać spektakl, gdzie koniec końców po weekendzie zostawało mi umowne 100 zł. Ale chodziło o to, o kwestie spotkania, zmierzenia się ze sobą, szukania, stawiania na rozwój i tak dalej. To chyba to jest istotne, czego tak naprawdę chcemy. Czy się nastawiamy na to, spłaszczę to, czy chcemy być tylko dla hajsu i być, nie wiem, popularni i na przykład pójdziemy do Ukrytej Prawdy, bo będziemy mieli 5 minut sławy wśród, nie wiem, znajomych i wpadnie, nie wiem, 500, 1000 zł, cokolwiek na szybko. Czy jednak chcemy założyć sobie amatorski teatr, gdzie na przykład będziemy w fajnym gronie się stawiali na rozwój swój osobisty, całego zespołu. Uczymy się pracy zawodowej, higieny pracy i dajemy sobie ten czas na rozwój, to jest najzajebistsza inwestycja w ogóle, jaka może się wydarzyć. I tu wtedy w grę nie wchodzą, nie powinni w moim odczuciu, nie wchodziły pieniądze, że nie były tym kluczowym. W pewnym momencie, jak były sytuacje, że pojawił się umowny kredyt, no to się zupełnie zmienia nastawienie, chemia organizmu, że w zasadzie musisz przetrwać i umowne rata kredytowa wisi nad tobą i ty musisz spłacić ratę kredytową i musisz, nie wiem, wychować dziecko, więc trochę inaczej podchodzisz do tego i oczywiście pojawia się aspekt finansowy. Na pewno z czasem też uświadomiłem sobie, jak bardzo były sytuacje, że byłem wykorzystywany. To już nie chodzi o kwestie finansowe, kwestie bezpieczeństwa w pracy zawodowej, jakieś nadużyć emocjonalnych, nadużyć jakichkolwiek. Że to z wiekiem przychodzi i człowiek sobie zdaje sprawę. Ja pierwsze swoje pytanie było, czy decyzja, której żałuję. I było zawodowa, tak. I było wiele takich momentów, kiedy myślałem, takich sytuacji, że to jest ważna decyzja, coś mi mówiło, których się bałem, ale w końcu decydowałem się na to i lekcja z tego wyciągnięta była taka, że też nie wiesz, nie zawsze, znaczy często nie wiesz tak naprawdę, na co się decydujesz i to może być też w dobrym sensie, że masz, wiesz, negatywne wyobrażenia, nie wiedząc, że ta ścieżka
zaowocuje wieloma pozytywnymi aspektami i zmianami w twoim życiu i że może z niej wyniknąć coś dobrego. Często, wiesz, skrajny przykład jakiegoś, no nie wiem, reality show czy coś, to jest prostsze, ale są bardziej zniuansowane sytuacje, gdzie gdzie masz zdać sobie sprawę, że masz bardzo sprecyzowane wyobrażenia, które nie są prawdziwe, jak się później okazuje. Ja nie żałuję, nie mam takiej decyzji, której żałuję, bo naprawdę z wielu, których bałem się, że będę żałował, wyniknęły dobre rzeczy. Jeżeli chodzi o hajs, to jest super temat w ogóle, bo pieniądze to jest potężna energia. Ja o tym też dużo rozmyślam. Z jednej strony fajnie jest zarabiać pieniądze za pracę, którą wykonujesz, bo pieniądze dają ci w świecie jakiś rodzaj wolności. Są ciekawe o tyle, że mogą ci tę wolność ograniczyć. Pieniądze, które masz, mogą zrobić te dwie rzeczy. Kiedy się ich nie ma, to nie są problemem, bo my... Wtedy myślisz, że się, wiesz, rozwijasz i tak dalej. Kiedy rozumiesz też, że pieniądze też mogą ci pomóc się rozwijać w fantastyczny sposób, naprawdę, mogą ci skrócić drogę, albo ułatwić trafić, wiesz, w miejsca, gdzie będziesz mógł się uczyć u źródeł wielu fantastycznych rzeczy. Jednocześnie w pracy faktycznie, widziałem kiedyś w jakimś filmie, bo The Minimalist, taki był dokument, gdzie przytaczali historię faceta, który był został mianowany partnerem w jakiejś dużej kancelarii adwokackiej w Nowym Jorku. I on przyszedł do tego, do swojego szefa na którymś tam umownym 47 piętrze przy 5 alei, dostał tę informację, propozycję zostania partnerem, żeby miał dywidendę do końca, no, będzie zapierdzielał dalej po prostu jeszcze przez kolejne 15 lat w ten sposób, kilkanaście godzin. I on się popłakał, bo miał poczucie, że jak to już zostało wyłożone na stół, że on nie znajdzie w sobie siły, żeby odejść od tych pieniędzy, żeby ich nie wziąć. I pomyślał, że wtedy, że strach, i koniec końców udało mu się to, tak? I wygrał życie w tym sensie, że nie będzie przez 15 lat kolejne zapierdzielał za to, żeby mieć... Na pewno to jest, uważam, coś, co trzeba cały czas tego pilnować. Jest takie, słyszałem, że parę osób sprzedało takie proste równanie, że jak bierzesz projekt, to są trzy aspekty, upraszczając to, które mogą się zgadzać. To jest towarzystwo, to jest sam projekt i jego wartość i to jest hajs. Jak zgadzają się dwie z trzech, to jest naprawdę bardzo w porządku. I to życiowo jest raczej okej. Okay. Jak się zgadza jedna, no to już nie za dobrze. Jak się nie zgadza żadna, to odpowiedź jest, masz gotową odpowiedź. Ale... Musimy to w teatrze zastosować. Na pewno, kurde, trzeba, wiesz, pilnować, czy nie oddajesz za te pieniądze czegoś więcej. Nawet nie chodzi o jakieś, wiesz, zaprzedania duszy diabłu, albo że robisz gówno, ale na przykład może nie być tak, że jest w tobie jakaś potrzeba opowiedzenia czegoś swojego, zrobienia czegoś więcej. I to wymaga od ciebie... potrzebujesz czasu, czyli swojego najcenniejszego zasobu, jakim dysponujesz. I wtedy tak, możesz... tak sobie, wiesz, myślę, bo mówisz o tych trzech fantastycznych zasadach. Ja też tak rzuciłem o tym teatrze, ale jak to się ma do teatru zawodowego, repertuarowego? Mhm. Gdzie no, jesteś na tym etacie, czekasz na moment, w którym na tablicy ogłoszeń zawiśnie obsada, zostanie wybrany przez dyrektora, reżyser, tekst, niedobry. Ekipa. Niedobry system. Znaczy niedobry z punktu widzenia tych, którzy są tymi czekającymi, bo w teatrach też to... Ja byłem w teatrze w zespole bardzo krótko w swoim życiu i przez długi czas bardzo tak żałowałem, bo zespół jest choćby takim miejscem twoim, nie? Takim miejscem pracy, które fajnie się stało w takim nomadycznym życiu aktora w ogóle, że to jest, tu masz swoją garderobę, tu masz, znasz wszystkich pracowników i tak dalej. Natomiast byłem świadkiem i rozmawiałem z ludźmi będących w zespołach w wielu sytuacjach, gdzie się na pewno takie umowni, kategorie aktorzy, kategorii A, B, C.
A aktorzy mają hierarchia. Układ z hierarchią, no. Z dyrektorem taki raz, że mają być negarzem. Dwa, że to do ich kalendarza zawodowego dostosowuje się cała reszta. Trzy, że no, mogą po prostu gram, nie gram i że grają te najbardziej łakowe kąski, powiedzmy, im się trafiają. Jeżeli ktoś jest przez 10 lat, 15, według mnie, no, na nie super komfortowej pensji teatralnej i jest całym sobą, jest tylko oczekiwaniem na to, że coś się wydarzy. I im dłużej to trwa, to z mojej perspektywy oczywiście mówię, w ogóle im dłużej masz jakieś złudne bezpieczeństwo i zwlekasz z podjęciem decyzji, tym trudniej jest ją potem podjąć. Decyzji właśnie o, kurczę, no w tym przypadku jakimś ryzyku, nie? Tracisz tę pewność i strach, zostajesz freelancerem. No właśnie, czy też freelancerka daje na tyle jakieś poczucie bezpieczeństwa, nie? No bo to zawsze jest, są te okoliczności, są, no bo tak jak to, co Seba mówił, nie? Inaczej patrzysz na to, jak jesteś singlem, masz przed sobą cały świat, tak, całe życie. Masz 20 parę lat. Masz 20 parę lat, nie masz żadnych kredytów ani żadnych obowiązków czy zobowiązań za plecami. Inaczej patrzysz na stawianie tych niebezpiecznych, wydawałoby się, kroków. A w momencie, gdy masz, nie wiem, rodzinę, czy masz kredyt, czy masz jeszcze jakieś zobowiązania, to wyjście z tego takiego bezpiecznego klosza teatru repertuarowego, gdzie masz tą stałą pensję, dobra, no tutaj zagram tyle i tyle spektakli, może wpadnie coś fajnego w tym roku, o wiele utrudnia podjęcie tej decyzji. Tak, tak. Dlatego myślę sobie, nie wiem, wniosek mi się nasuwa jeden, jak masz te 20 parę lat, to się w to nie pakuj po prostu i podejmuj te ryzykowne, powiedzmy, z punktu widzenia 40-latka decyzje, doświadczaj, szukaj, poszerzaj horyzont. I zobacz, co ci pasuje. Czyli aktor powinien mieć tę cechę, z tego, bo już to wielokrotnie też o tym mówiłeś, jakby odwagi. Odwagi i jakiejś samodzielności. Generalnie nasz zawód, z tego wynika u mnie przynajmniej często, raz na jakiś czas wracają pewnego rodzaju frustracje, że jako zawód artystyczny jesteśmy dosyć mocno zależni od wielu czynników. Żeby zorganizować spektakl teatralny, potrzeba ludzi, czasu, promocji, logistyki. Żeby zorganizować, no, film, to już jest jeszcze większe przedsięwzięcie. Aktor potrzebuje innych ludzi teatru czy filmu, żeby móc uprawiać swoją sztukę. Oczywiście nie chcę dyskryminować, bo powiedzieć, że muzyk ma łatwiej, a jednocześnie, wiesz, czy pisarz, że może pisać do szuflady, może uprawiać swoją sztukę niezależnie od innych. I to, ta zależność na długą metę w życiu jest bardzo niewygodnym i niedobrym stanem, bo odbiera poczucie sprawczości. Więc wydaje mi się, że aktorzy w ogóle powinni w sobie pielęgnować inicjatywę i robić rzeczy, na przykład nabierać doświadczeń w innych zawodach, nawet jak masz, wiesz, to było... Zdobywać skille, tak zwane. Zdobywali skille, nie jeden kolega zdobywał, wiesz, w czasie przestoju i pandemii, wiesz, co to Marcin Januszkiewicz został kurierem. W każdym razie mieć pomysł na siebie, no żeby... Taki, wiesz, instynkt survivalowy. Odwaga, musi być prepersem. Odwaga, o której tutaj mówimy, to też wynika z tego, że bardzo często, żebyście nas niedobrze zrozumieli, pieniądz nie jest kluczowy, bo czasami niepożądanie pieniędzy, patrząc z perspektywy własnej, determinowało we mnie to, że podejmowałem bardzo dziwne decyzje, ale one właśnie później przynosiły coś. Jeżeli się nic nie robi, to jakby ja jestem freelancerem od samego początku, jak skończyłem szkołę, więc nigdy nie byłem na etacie, nigdy nie poczułem tego bezpieczeństwa ciepłej posady, więc cały czas zabiegałem o to, żeby ta praca się pojawiała. Jeżeli był moment, że nic nie robiłem, to ta praca sama do mnie nie przychodziła. Więc czasami moment, kiedy zaglądało mi widmo, że się mi nie zgadzały moje bilanse, powodowało, że znacznie mocniej się angażowałem, poświęcałem więcej czasu. Co to może być umownie, no to jakby aktualizacja CV, nie wiem, organizowałem sobie, nagrywałem scenę. Mówimy o czasach, kiedy to nie były komórki, że się wyjmowało i się nagrywało selfa, tylko to były, że się organizowało jakiś większy aparat, żeby nagrać jakąś scenę, żeby móc wysłać jakiś, nie wiem, film demo czy coś. To nakręcało, to powodowało, że się to później, jak już wykonałem jakąś robotę, ta praca później wracała. Więc podejmowanie pewnych decyzji i odwaga, ryzyko bardziej, które podejmiemy, jest istotne chyba w naszym rozwoju. Już nawet nie chodzi o bycia aktorem, artystą, tylko w ogóle młodym człowiekiem, że jak czegoś nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieli, czy lubimy, a im bardziej będziemy umownie
znowu nawiążę do mojej córki kochanej, ona na przykład nie lubię, jak coś jem. Ona mówi, ale jadłaś? Nie. No jak możesz nie lubić, musisz spróbować i wtedy wydasz decyzję, czy to ci smakuje, czy nie smakuje. Tak samo jest w naszym życiu, że jeżeli czegoś nie spróbujemy, to się nie dowiemy, czy to jest ten kierunek na przykład w aktorstwie, czy nas bardziej fascynuje dramat, nie wiem, tragedia, czy bardziej jednak wolimy bawić ludzi i wywoływać uśmiech. Dzięki. Dobrze. No już jest ta godzina, gdzie już chyba podziękujemy naszym wspaniałym gościom za to, że znaleźli czas, przestrzeń. Tak. Przestrzeń. Ale nie było pytanie, czy mamy przestrzeń na tę przestrzeń. Czy macie przestrzeń teraz, żeby skończyć ten wywiad? Nie. Jak ty się czujesz? No, jest przestrzeń.